Mówił, więc politykę, politykę, politykę. Dwa błędy w jednym wyrazie. Nie ten akcent i nie to i. Polityka, a nie polityka, 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 polityka. Być uznany za budżet spójności europejskiej, budżet, który nadal wyrównuje różnice poziomu życia w Europie. Trzecim elementem politycznego programu Wyszehradu dla przyszłości Unii Europejskiej jest, jak dodawał Krzysztof Szczerski, zachowanie jedności wspólnoty i przeciwdziałanie jej podziałom. W ocenie prezydenckiego ministra, gdyby fundusze unijne powiązano z przestrzeganiem praworządności, to byłby do tego potrzebny jasny i zgodny z prawem mechanizm. Pilnujmy tego, ale w takiej formule, która jest formułą na tyle praworządną, że każdy kraj wie, że może się w tej formule łatwo odnaleźć, wie, jakie są wobec niego wymogi, wie, czego się od niego oczekuje i kryteria są na tyle jasne, że nie mają charakteru arbitralnego, bo to jest z kolei niezgodne z samą ideą praworządności. Jutro do grona przywódców dołączą prezydenci Słowenii i Serbii. Tematem rozmów w powiększonym gronie ma być polityka rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Nawet mi przyzwoicie wierzę, to tak to ma stare ceny, rozłożone na 2-3 lata. Bierzesz 2000, płacisz 4500 za to wszystko, to powinno być dawno zniesione. To jest nieaktualne, a oni jeszcze mają te stare ceny, a nowe nazwy. Nie jest tak to finanse, tylko tak to fizy, jakieś takie, wiesz, 7, 8, 9 nawet słów w nazwie. Jest kilka firm, które podobnie brzmią, daj spokój. Człowiekiem niezwykle konsekwentnym, człowiekiem żelaznych zasad, był legendą opozycji w Polsce. Do księgi wpisali się również posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, wśród nich Piotr Zgorzelski. Napisałem, że żegnamy wielkiego Polaka, przywódcę Solidarności Walczącej, którego drogę życiową wyznaczały jasne, proste drogowskazy. Bóg, honor i ojczyzna i walka o niepodległą ojczyznę. To był człowiek dialogu, człowiek, który potrafił rozmawiać ze wszystkimi. Całe jego życie to była praca na rzecz jedności narodowej. Do księgi wpisywali się także przyjaciele Kornela Morawieckiego oraz Polacy, którzy nie znali go osobiście. Trudno mówić teraz. Jestem jego przyjacielem. Jakim człowiekiem był Kornel Morawiecki? Taki szlachetny, niezależny rewolucjonista. To był człowiek niezłomny i chwała mu za to. Trudno wyobrazić sobie, żeby jakakolwiek inna postać była taka. Znamy przykłady, których nie wszyscy do końca zrobili to, co obiecali. Kornel Morawiecki walczył z czerwoną zarazą po prostu, z komunistami. To mnie skłoniło, żeby po prostu przyjść tutaj i złożyć mu hołd, bo w sobotę jest jego pogrzeb i bardzo bym chciał pójść na jego pogrzeb, ale nie wiem, czy będę mógł. Wspaniały człowiek, miły, uprzejmy, ciepły bardzo. Sami jesteśmy w żałobie, także doskonale rozumiemy pana premiera i współczujemy mu i jesteśmy razem z nim. W piątek w sali kolumnowej Sejmu zostanie wystawiona trumna z ciałem marszałka seniora. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że wniosek o wystawienie trumny w sali kolumnowej złożyli działacze Solidarności Walczącej. W piątek w sali kolumnowej zostanie wystawiona trumna z ciałem marszałka seniora. Odbędzie się naprzód pożegnanie rodziny i najbliższych współpracowników. Potem od godziny 13 będzie sala otwarta dla mieszkańców Warszawy i przyjaciół, także dla posłów oczywiście. W piątek o 19 współpracownicy i przyjaciele Kornela Morawieckiego odprowadzą trumnę do Katedry Polowej Wojska Polskiego. W sobotę w południe rozpocznie się tam msza żałobna, po czym Kornel Morawiecki zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Kornel Morawiecki był założycielem Solidarności Walczącej. W Biblii jest napisane, że nie wolno zwłok do świątyni wnosić. Tak jest w Biblii, tak było u Żydów, a Żyd znaczy wierzący, tak było u wierzących, a tu są ateiści.